70 ma i dashcam 3. Nowa kamera, która kosztuje mniej niż jedno tankowanie. Chociaż w sumie siedzę w elektryku. Nowa kamera za mniej niż 300. Czy to w ogóle ma sens i czy to ma prawo działać? Zapraszam na test. Dobra, słuchajcie, w kamerach oczywiście najważniejsze są nagrania i za chwilę sobie je zobaczymy, ale na początek trochę teorii i zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy w środku. Chociaż to nie będzie długi unboxing, bo ja czegoś takiego nie lubię, więc mamy papierologię, mamy zaskoczenie kamerkę, mamy taki uchwyt do podważenia różnych elementów, żeby po prostu łatwo przeprowadzić kable, no i mamy oczywiście sam kabel do podłączenia do gniazda zapalniczki. I to jest w zasadzie tyle. Jak możecie zauważyć, ta kamera nie ma żadnego wyświetlacza. Co to oznacza? Ano mniej więcej tyle, że sterujemy nią przy użyciu smartfona i dedykowanej aplikacji od 70 Mai. Za chwilę Wam ją pokażę. Na początek może parę słów o mocowaniu, które jest tak naprawdę banalnie proste. Bo tak naprawdę to, co musimy zrobić, to po prostu przyczepić tę kamerkę do szyby. Zrywamy tutaj naklejkę. I to, co jest fajne, dzięki temu, że ten uchwyt, czy to mocowanie jest ruchome, bardzo prosto dopasujemy sobie kąt kamery taki, jaki chcielibyśmy, aby był. Na koniec dokręcamy sobie tym pokrętłem i to tak naprawdę tyle. To, co zostaje, to oczywiście przy pomocy dołączonego kabla podpinamy go tutaj, podpinamy do gniazda zapalniczki i mamy zamontowaną kamerkę. To jest banalnie proste. Ja to na razie odczepię. I teraz trochę teorii, którą za chwilę skonfrontujemy z samymi nagraniami. Co to w ogóle jest za kamerka, co to jest za model Dashcam 3, czy też jak niektórzy wolą M200. To jest ewolucja i po prostu ulepszony model Dashcam 1S, czyli podstawowy, ale też hitowy produkt od 70 Mai. Produkt dla osób, które nie chcą wydawać milionów, ale chcą mieć wideorejestrator. I powiem Wam ze swojego doświadczenia, że wideorejestrator czasem nawet nie trzeba go używać, wystarczy komuś pokazać w awaryjnej sytuacji i to naprawdę potrafi pomóc. Także jeśli jesteś osobą, która rejestratora w ogóle nie ma, nie chcesz wydawać 1000 czy 1500 zł, to jest coś, co naprawdę powinieneś rozważyć albo powinnaś. No dobra, ale tak jak powiedziałem, to nie kosztuje nawet 300 zł i jak o tym usłyszałem, to zastanawiałem się, co tu są za bebechy w cudzysłowie. Podejrzewałem, że nic szałowego. A co się okazuje? To nagrywa w Full HD, co moim zdaniem do rejestratora w samochodzie tak naprawdę wystarczy. Ale mamy tutaj sensor Sony Starvis 2, konkretnie IMX662, czyli też ulepszony względem Dashcam 1S. Mamy tutaj HDR, mamy tu przysłonę 1.8. Mamy opatentowane rozwiązanie Mai Vivid Plus Solution, no i mamy na noc Night All Vision. To wszystko teoria. Ja myślałem, że to wszystko będzie pięknie brzmiało, tylko pytanie, jak to będzie wyglądało. No to może sprawdźmy. No i zobaczcie, tutaj oczywiście wszystko widać. Widzimy rejestrację samochodu przed nami. Widzimy, jaki autobus koło nas przejechał. Widzimy rejestrację samochodów przejeżdżających obok. Dojeżdżając do świateł już oczywiście widzimy wszystko. Zwrócę uwagę, że mamy pochmurny dzień, pada deszcz. W słońcu nie udało mi się niestety nagrać, bo nie ma teraz słońca. Ale przeskoczmy na nagrania nocne. I to mnie chyba zaskoczyło najbardziej. Nie dość, że widzimy wszystko, co dzieje się na drodze, to dojeżdżając na przykład do świateł, gdy to wszystko się rozświetla, świecą się światła stop samochodów przed nami, rejestrację dostrzeżemy bez problemu. Albo lećmy dalej, wjechałem sobie na taki teren, gdzie nie ma nawet latarni i szczególnie, gdy włączymy sobie światła drogowe, tutaj wszystko widać. I prawdopodobnie to jest właśnie ten moment, gdzie zaczyna działać Starvis 2, gdzie zaczyna działać HDR, no i wspomniany wcześniej 70 Mai Night All Vision. W każdym razie, jakby to nie brzmiało i jakby się te technologie nie nazywały, to jakość nagrań to jest coś, co tutaj zaskoczyło mnie naprawdę najbardziej. Dobra, ale wróćmy jeszcze do samej kamerki. Powiedziałem Wam, że ona nie ma wyświetlacza, więc jak to obsługiwać? Jakie mamy tu przyciski? No to mamy jeden. I on tak naprawdę służy do podstawowych rzeczy, na przykład do przewracania ustawień fabrycznych po naciśnięciu bodajże 5 razy. Jak naciśniecie go sobie 4 razy, to sformatujecie kartę pamięci, co trzeba zrobić na początku i warto to robić co 2, 3, 4 tygodnie. Przypominam też zawsze przy takich urządzeniach, nie kupujcie jakichś badziewnych kart, kupcie dobrą kartę, niech to wszystko działa tak jak powinno. Może jeszcze dodam, że kartę montujemy nie tutaj, tylko po drugiej stronie przy wejściu zasilania. Dobra, ale co my tutaj jeszcze mamy i co mnie też zaskoczyło? No to mamy tryb parkingowy. Trzeba co prawda dokupić zewnętrznie czy oddzielnie sprzedawany moduł zasilania, który trzeba podłączyć do akumulatora.
Ale co możemy zrobić wtedy? Możemy tej kamerki używać w trybie parkingowym, tak jak powiedziałem. I jak to działa? Otóż ta kamera każde 30 minut kompresuje do minutowego nagrania. Dzięki temu po pierwsze oszczędzamy miejsce na karcie, a po drugie możemy sobie łatwiej odnaleźć jakieś zdarzenie. A co to może być za zdarzenie i po co nam to zdarzenie? Otóż ta kamerka, czy ten wideorejestrator, ma wbudowany G-sensor. Po co jest G-sensor? Gdyby ktoś uderzył w wasz samochód, na przykład stoicie przy markecie i was nie ma w samochodzie, to po wejściu do tego samochodu, po powróceniu do niego i po uruchomieniu, kamera was o tym poinformuje. Czyli wiemy, że coś się stało, a potem możemy sobie odnaleźć właśnie to zdarzenie. Czyli taki tryb parkingowy w kamerce za niecałe 300 zł, uważam, że bardzo fajny patent. Co jeszcze? Ta kamerka mówi po polsku, ale rozumie po angielsku. Mamy 4 czy 5 komend, które możemy wydawać, jakieś włączanie, wyłączanie dźwięku, ale tak naprawdę najważniejsze jest log the video. Coś się stanie, mówicie to i ten plik, te ostatnie chyba 30 sekund się zapisze od razu, więc to jest bardzo ważne i też bardzo fajne. Ok, no i skoro nie mamy za dużo przycisków, nie mamy ekranu, to zobaczmy, jak działa aplikacja, jak się ją obsługuje i jak to wszystko wtedy wygląda. Ok, tak wygląda aplikacja w momencie, gdy teraz nagrywam to wideo, które właśnie oglądacie. Jak możecie zobaczyć, podgląd na żywo z kamerki mamy właśnie tutaj, z aplikacji. Co mamy dalej? No to jeśli chcemy zobaczyć filmy, które nagraliśmy do tej pory, wchodzimy sobie w nagrania i możemy sobie po kolei te filmy oglądać. Z kolejnych ustawień, które tutaj znajdziemy, możemy sobie ustalić oczywiście czas trwania klipu wideo. Możemy aktywować wykrywanie kolizji, ale do tego niezbędny jest dodatkowy przewód i tryb parkingowy. Mamy sterowanie głosem, głośność, język, format karty, takie naprawdę podstawowe rzeczy. Najważniejsze, że aplikacja jest po polsku, jest prosta, czytelna i intuicyjna. Dodam też, że podłączenie tego rejestratora do akumulatora przy pomocy adaptera UP02 tak naprawdę chroni nasz akumulator. Jeśli naładowanie akumulatora spadnie do określonego poziomu, zasilanie kamery zostanie odcięte. Ma to oczywiście na celu ochronę akumulatora przed rozładowaniem i w takiej sytuacji kamera zostanie wyłączona do momentu ponownego uruchomienia silnika. No i dobra, nie ma chyba co przedłużać, widzieliście, jak to wygląda. Powiem tak, to nie są oczywiście nagrania w jakości 4K, ale też takie nie mają być. Ja nie będę was przekonywał, że to jest lepsze niż kamery za 1500 zł, bo nie jest. Tylko trzeba sobie tak naprawdę odpowiedzieć, czego my potrzebujemy i czego my oczekujemy od takiego rejestratora. Jeśli lubisz gadżety, jeśli lubisz bajery, lubisz super jakość, to jasne, trzeba kupić kamerę, która obsługuje i nagrywa po prostu w 4K. Ale jeśli potrzebujesz po prostu wideorejestrator, nie chcesz wydawać milionów monet i tak naprawdę wymagasz tego, aby na tym nagraniu zobaczyć, co się stało, to taka kamerka za niecałe 300 zł to jest naprawdę super patent. Ja uważam, że tak naprawdę w czymś takim ekran nawet nie jest potrzebny. Nic tutaj nie świeci, wykorzystuje mniej energii, zajmuje mniej miejsca, mniej się rzuca w oczy. Także to jest naprawdę bardzo fajne, budżetowe, ale dobre rozwiązanie. I muszę powiedzieć, bo ja nie korzystałem na co dzień z tak niedrogich kamer, że jestem wręcz zaszokowany jakością tych nagrań. Szczególnie jak odtworzycie je sobie na przykład na telefonie, gdzie wiadomo mamy mniejszy obraz, to jest po prostu petarda. Krótko mówiąc, w kategorii rejestratorów budżetowych ten model 70 Mai Dashcam 3 zdecydowanie dostaje moją rekomendację. Dajcie znać, czy Wy korzystacie z wideorejestratorów, czy Wam się na przykład kiedykolwiek przydały. Czekam na Wasze opinie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.